Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. W tym odcineczku wracamy do Królestwa Północy, a do mianowicie dotarli na Inspiracji, która została zaktualizowana. Tam parę kart wymieniłem, żeby zużyć wolne koszty werbunku. Punkty werbunku właściwie. Także zaczynajmy. No, będzie ciekawie. Bynajmniej ciekawie. Do kontroli może być. No to trzeba będzie szczególnie uważać. Zobaczymy. Aha. TSM! Zawsze gębę, człowieku! Chyba, że jakaś Aglaisa teraz. Ale zobaczymy, zobaczymy to. Tylko za burtę nie wypadnij! Nie, nie. Chyba nie będę go wzmacniał. Jeśli to jest lekcja przyrody gdzieś tam, to nie ma sensu. Dobra, trochę szybki ten win był, ale... ale okej. Nie wbiło mi... nie, Kalipa. Muszę nadrobić, wbić 8, raczej 900 do końca podróży. A zostało już niewiele. To już niewiele, dobry tydzień. No chyba 8 dni, tak i z sezonu. Zobaczę tylko w międzyczasie. A nie, wbiło. 84. Gdzie tam zbagowało chyba. Albo 0 jest na 24 lat. Tak, no 8 dni zostało. Katana. Dobra, lecimy, bo nie o tym dzisiaj miało być. Potwory. To może być ciekawe. Tutaj moją słabą stroną jest Nathaniel na potworach, bo on daje krwawienie i przeciwko pokrzepieniu to krwawienie nie jest jakieś efektowne. Propos Nathaniela. No ale na razie go zostawimy. Wiadomo, nie jest aż taką słabą kartą, żeby go lekceważyć i odrzucać. No bez szału te karty, no ale mamy taki plus, że to nie my zaczynaliśmy. Coś tu może uda się dokonać. Może nawet tego Nathaniela rzucę. Do 6 go wzmocnię. To nie będzie może takie głupie w sumie zagranie. No, chociaż wylatuje z pokrzepienia, to wzmacnianie to takie mało efektowne będzie przeciwko pokrzepieniu. Znaczy to krwawienie. Wzmacnianie Nathaniela ogólnie. Lepsze jest Tridam, no takie rzeczy. Ale też nie jest jakiś super, nie? A na Nekery to jeszcze, ale tutaj ten pancerz ratuje te larwy. Dajmy Nathaniela. Ta różowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. W sumie jest teraz poniekąd zmuszony do zagrania czegoś wyższego, nie wyleci z drugimi larwami, bo ta jedna zginie. Okej. Okay. Do pokrwawienia oddaje mi. Egmont nie byłby do ściągnięcia, bo to na przykład, ale... może... Emers? Chociaż ten Egmont jest... tą opcją, że jednak on. Walczę za niego, krwawie dla niego. Trochę silniejszy jest. Ale naprzód muszę go rzucać, jeśli chcę wykorzystać jego umiejętność. A w rundzie trzeciej zazwyczaj gramy na tył. Uwagi na Nenekę, Wysogotę i inne tego typu karty. Nie podoba mi się to jego pokrzepienie tu.
No chyba będę musiał odpalić wrzące owie. Może tą trójkę zabiję. Może nie będzie to złe zagranie. Chyba, że trzeba poczekać. A może zagrajmy zaklinaczkę? Niech twój miecz nigdy się nie stępi. No, tą trójkę poszło prawie nie. No dobra, może ma to. Tego tańca długo nie zapomnisz. Owy baron. Może się przydać, może się przydać. Niewykluczone. Co on robi? Dwóch Anglaków na ręce, no. Tak to za wiele nie osiągniesz, kolego. Dobra, zabijmy to pewno. Arcioszkę. Dajmy. Zbawienie. No, Anglaki jak najbardziej może iść, bo tych punktów nie odrobi. Again. O, troszkę wyżej zagrał. Aha. No tutaj baron nie jest złą opcją. Ale nie wiem, czy bym nie poczekał jeszcze z turę z tym baronem. Chociaż polskiego może zagrać. Tak, żeby tam buffował. Tak, chyba zrobimy. W kółko to samo. Najwyżej na 4 wygra. A czy może nie będę musiał użyć barona, jakby on na przykład teraz to spasował, nie? Bo wiadomo, jeszcze powiedziałem. A, to się nie popisał akurat. W ten sposób. Może. Czy ten baron? Miałem jeszcze gorzałkę. Robimy tak. Troszkę go teraz przyparłem do muru na różnych kartach. Coś teraz, kolega. 15. A nie gra tego. No szkoda tego barona, niewątpliwie, nie? Bo to dobra karta, zwłaszcza na Lasseya. Ale kurczę, muszę wygrać tą rundę. Bo on, mając potwory, mógłby grać. Próbować mnie na krótką rundę wziąć. Trzeciej. To by mogło mu się bardzo opłacić. Nie chcę na to pozwolić, oczywiście. No bez szału te karty zależy nam, zwłaszcza na czarnej krwi w tej grze.
oczywiście pozwolimy mu wejść po prostu na jedną kartę mniej. Ja potrzebuję długiej rundy, żeby się na wystarczająco zbuffować mocno. Karnuta za mną nie przemawia tutaj. Chodź. Niewykluczone, że nie będzie tu zemsty jakiejś. W pierwszej grze szczepienie, potem może być zemsta. O, jest czarna krew. No to troszkę by to ratuje tutaj. Też blista chyba będzie lepszy, chociaż... Ej. Akurat było słabsze. No ale mając takie karty w deczku, no się liczyło na coś złotego oczywiście. No to nie jest pełen potencjał. A ręka nie ma potencjału, jaki mogła mieć. Bym chociaż Anseisa dobrał, bym Annę wyciągnął, czy tam Reinhardt, ale... A. No dobra, na razie jakoś... Szał. Troszkę się boję grać obrońca na strzała przeciwko potworom, bo jeśli tam jest Manticora, no to mam lipę. Jeśli jest tam ten czar niszczący najsłabsze jednostki po obu stronach, też mam lipę. Może po prostu tego temerskiego wyjść, chociaż on mi punktów żadnych nie robi, no i tutaj też tak trochę pracę na tym. No ale z drugiej strony może tak lepiej po prostu. Jeden, niby jeden punkcik tutaj być w plecy, ale no, mogłem jeszcze w sumie Ciri użyć. Znaczy Ciri, umiejętności dowódcy. No okej, to mi pasuje w sumie, tak zagrajmy. Okej, możemy na to. Tu będziemy obok grali sobie wysoko, to nie ma problemu zatem. A chwilę później w to miejsce puścimy Freedama. Dalej będzie trzeba coś z tym rajdem zakombinować jeszcze. Obrońca. Pytanie, po co tam będzie? Na pewno będę grał Anseisa prędzej czy później, ale... najpierw on. To bardzo do przodu wybiegam. Cena jest zbyt wysoka. Chociaż kurde. Może być Manticora. Cholera, nie pomyślałem. Niepotrzebnie buffowałem tego, tą czwóreczkę. Nie, całe szczęście. No, byłoby lipa trochę. Okej, no to. Idam. A zbuffuję tego, tak? Dla świętego spokoju. Okej, na razie bez jakichś zbędnych rewelacji nie będziemy tutaj tak robić. Po co będzie? To trafik. A to spoko nawet. Zobaczymy czym będzie to jad. Na razie nie śpieszymy się. Tak się tu popisać patrzy. No dobra. No dobra. Tak myślałem, że tak zrobisz, ale... Okay, niech idzie ta rajda. Nie weźmiecie mnie żywej. Może do 7. I na razie tyle. Poczęła dunaczki już sobie odkładać na Anseisa. Anseisem będzie trzeba zabić obrońcę. Żeby mieć dostęp w razie co do drugiej linii. To oczywiście bez jakiejś. Tak szczerze. Ten obrońca mu tak z tego co widzę, to jest potrzebny tylko pod ten scenariusz, którego i tak nie miałbym jak zniszczyć. Nic szczególnego tu.
Mamy tego gościa odwostka. Może tego trolla troszkę obić, czemu by nie? Dobra, może tego teraz? Strażnik świątynny. Okej, tak zrobimy, cyk. No i ładunek niego. No może być. Pod Fitzgerda sobie przestawić jak najwięcej wzmocnionych jednostek. A z tym Fitzgerdem tak jeszcze muszę poczekać. Okej, czekajcie. Ciąga mi Reinharda. Czyli musiałbym już to jak najszybciej grać tego w sumie Anseisa. Może go zagrajmy. Stawaj! Będziemy się potykać! W sumie możemy to obić o 2 na przykład. O! Sobie do 6 go pakujemy. To wystarczy. Ten też jest kuszącą opcją, by go zniszczyć, nie? Ale wiadomo, Reinhard mi da jeszcze jakieś dodatkowe punkty i to za mną przemawia tutaj. Kompania, naprzód marsz! Odbierzmy mu dominację może. Od tak. Jakiś Visegrad teraz jeszcze. Ja zrobię te punkty, ale nawet sporo ma ich. A tu moc mużyca nadaje tempa. Bardzo dużego tempa dodajmy. Oja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 j
Bardzo nieładnie się stało. Za mną! Za Sindrę! Nie dziękuj mi. Podziękuj Melitele. Padujemy w tego pana. Ile się da. Idziemy. Udało się. Kurde, tyle punktów, nie sądzę. Aż zwątpiłem, czy ja to zrobię po tym, jak wyjął tego Erdena. Ale trzymał go, trzymał. Bardzo dobra karta, przeciwko mojej talii zwłaszcza. Dobra, Jelanga witam, bardzo miło. Wow, jest to zadanko zrobiłem. Ta stał podstawowego premium. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Ta pierwsza to taki trochę nie wypał był, ponieważ przeciwnik poddał grę. Możemy to zagrać jeszcze raz. Kaligę. Moja piękna Kalanty. Na tych alchemiach. Alchemiach dokładnie. Niczego sobie rączka, tak na start. Tu powinienem cokolwiek wymieniać.
Może tego w sumie mam jeszcze jego munda. OMG, kurde. Zostawmy tak może. Bo masakra. Dobre karty. Aż będę miał problem co tu grać. Znaczy, oczywiście wiemy, że jest teraz Radowida. Możemy nawet to Egmunda dać, chociaż... Czas, ale straż muszę mieć... No, na inspiracji działa. Możemy dać na przód, nie? Zaufajcie i sercu, i rozumowi. Przód ją damy po prostu. Na audiencję! Ciężko mnie w humorze. Mamy tak. Niby punkcik straty, ale... W sumie... Tę stronę bym zrobił, czy odwrotnie. Bez większego znaczenia. No chyba, że tu czwóreczkę będzie jakiś removal. A, używam maskę. Nie wciśnie sobie z Gednate'a. Się troszkę martwi, czy ja to zrobię punktowo. Oczywiście. Oczywiście bardzo miło, że robi to w rundzie pierwszej. Ale kurde. No właśnie, druga karta rzucona, to już 27 punktów na stole. Robi wrażenie. Sukcesja. Jaka sukcesja? Tron będzie mój. Oczywiście będziemy próbować z tym Nathanielem. 5 punktów przewagi ma. Sporo, sporo. Ja poczuję, że się tak szybko nie potrafię tu rozbijać punktami. Potrzebuję troszkę więcej kart wrzucić. Nathaniela puścił. Bogowie, ani chwili spokoju. Ej, oczyszczenie. Bardzo mnie cieszy, że w sumie ja zrzucił teraz tego Grebisa. No chyba, że ma jak go później jeszcze dograć. Też jeszcze będzie jakieś tam wytłumaczenie. Ewidentnie... Pogrzebacz rozgrzany już do czerwoności. Ewidentnie chcę, żebym to spasował mu oddał. Ale nie, nie możemy. Mogłem w sumie zatrzymać ten ładuneczek, ale chyba fajnie grać. Niewiele zmienia w tym kontekście. Egmund jest w stanie krytycznym, bym powiedział. Egmund jeszcze jedną, to jest lipa. Okej, nie, zamartwiamy się na zapas. Tutaj w tej chwili nawet tym madrem bym go zabić może. Rzucił się na Rajle. No to dobra. Skomplikowałeś mi sprawę, kogo skomplikowałeś. Zdajmy Annę.
Zacna będzie z tego trucizna. Mamy Tridama jeszcze. Tutaj. Do broni! No wolałbym zachować barona, ale zobaczmy co tu wyjdzie. Jak pas, a ja to robię? Jak spasuję? Raz, dwa, trzy punkty. Cztery z tego. Nie robię, cholera, cztery robię, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, zrobię chyba. Chyba tak. Kurczę, raz, dwa, tu jest buff. Trzy, bo ten uderzy. 4, tu jest buff i 5, bo ten uderzy. Chyba zrobię. Właśnie. Chciałem to dwa razy przeliczyć, bo lipa byłaby nie wygrać. Jestem na równych. No ale tak jak zrobiłem w poprzedniej, chyba będę musiał... ...dawać. Po długiej rundy, nie krótkiej. No, ewentualnie matę mogę rzucić. Chyba, że matę przebije, no to... Nie, ile on ma kart? 7. Jest. Tam niebezpiecznie. Matę przebije. Nie będzie aż tak bezpiecznie. Zostawimy, niech on rzuca coś. Może być fajna długa runda ostatnia. Czym grał gremistę, więc jeśli nie ma go z cmentarza wywołać. Znaczy oczywiście może mieć, jak tam są takie karty. No to raczej mi nic z nim nie zrobi. Kurde, ale Neneki nie mam, może w tego nawet Tridama będę grał. Spoko ta ręka. What? Wiecie co? Nie spodziewałem się takiego doboru. Pół złoty. Znaczy tu ogólnie jest dużo złotych kart w tej talii, ale mieć 10 złotych na ostatnią rundę to pod wrażeniem. Okej. W każdej zbroi znajdzie się szczelina. Okej. Do swojego obrońcy zagram. Na razie nie będziemy kontrować. Tylko nie wasz się żartować z mego hechu. Sięgajcie, gdzie wzrok nie sięga. Kurde, jakbym miał oczyszczenie jakieś, puścił Madorem wysoko, to zabijaj mi go. Jak to tu zrobić? Matę już teraz? No chyba, że matę puszczę. Tańczmy, noc jeszcze młoda. A nawet spoko, to mi pasuje. I Tridama sobie zagram z dekretu. Myślę, że win będzie. No chyba, że ma jakieś palenie i czy tam reset. Z resetem też by mogło być lipa trochę. Ja już będę się starał grać niemalże wszystkie karty na jedną linię. Czasem cena jest zbyt wysoka. Tutaj reset to jest strzał w kolano ładny dla mnie. Ale wtedy też zagrał reset i się udało mimo wszystko, więc... Znaczy jak on będzie punktował też co. Czego kurde, potrzebuje? Oczyszczenie. No i tego się bałem w sumie, nie? Że tutaj ten gremista wleci.
No to trochę komplikuje sytuację. Nie ma się co oszukiwać. No dobra, Reinarda spuścimy. Okej, Reinarda odbuffujmy. Nie ma co trzymać ładunku zbytnio, szkoda. Znaczy jeden... Nawet tego jednego może lepiej nie trzymać. A wiem tak. Zabił go, no niestety no. Szkoda, wielka szkoda. No i tak będę Tridama chciał tu odpalać, więc sama gramy. A ten rząd? Tu chyba. No wysoko to jest stracić, no to jest ból niewątpliwie. Raz mój miecz ściął trzy głowy za jednym ciosem. Końca poleci na Anseisa. Człowiek muszę mieć punkciki, żeby go wzmocnić. Jeszcze trochę. Okej, teraz leci ten pan. W kółko to samo. Chyba, że się uda go obić. Chociaż z drugiej strony obijanie go poniżej tych siedmiu to jest szał. Tak jest. Nie do końca to, że... O Jezu. To było ciekawe tak, nie? Dobra. To czyżby czas na Anseisa był? Po 6 go wzmocnię. Teoretycznie go zabiję. To tak, właśnie teraz jest ten czas. Chyba by go mocniej, bardziej wzmocnić. Ale z drugiej strony. Dobra, zrobimy tak. Żądam satysfakcji! To jego oczyszczenie nie jest mi groźne generalnie, więc nie będziemy go zabijać. O! Tu się wstrzymamy jeszcze. Jeszcze wstrzymamy z tym. Właśnie, bo tu się robi lepszy cel. Ten smokożów. Chodzi o reset? Może reset lepiej tego na tę chwilę dać. Pójdziemy z Visegardem może. A ten moment. Odejdziemy, królewne! Zwyciężymy! Nie żeby coś, ale on się ładnie tutaj prosi o coś. Zaraz się. Paskudne rany, ale będziesz żył. Zresztą zaraz się sam przekona. Zabijmy tego frajera. Tutaj. Bawimy jeden ładunek. Nie w niego, o. Hit. Nie w niego! On i tak będzie. Dead. Dobra. Win. No tak zrobimy. Nie mam już nic do stracenia. Easy. Oj. No w sumie 3 zwycięstwa tą talią na filmiku. Faktem w pierwszej poddane było. A ciekawe, bo przeciwko Skoja. Znaczy przeciwko Skoja grałem tą talią, ale
nie na tej umiejętności generalnie, więc byłoby ciekawie może. No dobra. Przejdźmy do omówienia. Pokrótce. Gdzie to jest teraz? Mogłem od razu wejść z tamtego. Przejechałem pewnie. Właśnie teraz wszędzie Ciri. Jak tu się sugerować po obrazkach. Dobra. Od dołu straż Radowida, dobra karta na rozpoczęcie. Co widzieliście? Strażnik świątyny, to tak lepiej go unikać. Generalnie lepiej starajcie się go unikać. Zaklinaczki Sintry też, aczkolwiek ma lepszą tutaj rolę, ponieważ może zawsze w Tridama dać witalność. Nataniela, ale tam szczegół. Tridam to silniczki. Temerski właśnie jest pod wzmacnianie. Wszystko jest tu pod wzmacnianie, więc coś tu dużo mówić. Ale zacznijmy od ogólnej takiej budowy może. Tridam, Nataniel to są generalnie silniczki. Różnią się tym, że Nataniel daje krwawienie, Tridam po prostu obija. Tridam jest lepszy przeciwko na przykład potworom. Zresztą tam jest i pożerka, więc to krwawienie może... Jednostka krwawiąca może zostać zjedzona, bądź pokrzepienie, no i to tak krwawienie będzie go cofać o jeden, on się będzie wzmacniał. Jak na przykład w przypadku Nekera nawet nie załatwimy tym krwawieniem. A Tridamem już tak, z larwą jest trochę większy problem. Tu i tu. Wołf, no oczyszczenie jakieś musi być, choćby pod obrońcę. Wiszący olej, taka kontra za 5. Prawda, tylko jedna, ale dobre i to. Egmont to samo co temerski werblista, aczkolwiek troszkę silniejszy. No i w razie co możemy obić za 3, jeżeli to te 3 punkty będą kluczowe, no to obijamy. Anna, bardzo dobra karta, porównywalna z Wysogotą. Może troszkę słabsza z tego względu, że wzmacniam sąsiednie jednostki na inspiracji, no ale tak czy tak jest bardzo dobra, nie? Zwłaszcza jak jeden jest na przykład temerski, a tridamski raczej, a z drugi Nataniel, nie? Czarna krew, to jest tutaj ciekawe. To jest ciekawe, ale to widzieliście zresztą. Niszczymy dowolną jednostkę. Ale warunek jest taki, że musimy mieć wcześniej na stole Wysogotę lub Neneke. Bo tylko te dwie karty mogą wzmocnić jednostkę po stronie przeciwnika, nie? Bo na przykład nasza umiejętność tego nie może wzmacniać sojuszniczą jednostkę. Także tylko tu mamy taką opcję, żeby sobie nacelować wrogą jednostkę. No ale dzięki temu możemy zniszczyć dowolną jego jednostkę. Nieważne czy ma tam jakikolwiek status, czy tarcza, czy cokolwiek innego. To leci. Trzeba tylko uważać na to, czy w tej linii jest obrońca, no bo wiadomo, jak jest obrońca, to nie nacelujemy na tą jednostkę, więc najpierw trzeba zneutralizować obrońcę, aczkolwiek tu zazwyczaj nie czarną krwią, a Ansejsem, ale to za chwilę. Wysogota to też jest kluczowa karta, jedna z najlepszych bym powiedział. Zaraz obok Anny, główny silnik pod wzmocnienie, Anna też, ci są pod opijanie i Nataniel, a ci pod wzmocnienie, taka właśnie równowaga. Wisegerd, bardzo fajna karta, znaczy troszkę znerfiona, bo kiedyś miał po prostu formację, teraz już tego nie ma, ale tak czy tak fajne punkty robi, bo 6 tych ładuneczków może zdobyć bez większych problemów tutaj. Także 5 plus 6, 11 punktów. A 8 prowizji opłaca się. No czarna Rayla, no nie zawsze wejdzie. Bo kontrują ją dosyć często. Ale myślę, że i tak warto choćby rzucić ją, choćby po to, żeby skupiła na sobie uwagę wroga. Dzięki temu może on wyda jakiegoś removala, a nam jakaś inna potrzebna karta przeżyje dzięki temu. Ale jeśli nie ma czym jej skontrować, no to też jest bardzo uciążliwą kartą. W sumie podobnie jak Nitral.
w potworach Neneke. No to Neneke już wspomniałem, to samo co Wysogota. Jest słabsza, bo ma ograniczoną ilość ładunków, tylko 4. No ale to jest demium po to, żeby zwiększyć możliwość użycia czarnej krwi. Bo w razie, gdyby ten Wysogota nie został dobrany, to to wielce prawdopodobne, że chociaż tą Nenekę będziemy mieli, nie? Na to trzeba uważać, bo generalnie Wysogota, czy tam Nenekę staramy się używać w rundzie trzeciej razem z czarną krwią. No chyba, że mamy Wysogota i trzymamy go na rundę trzecią, bo tą Nenekę sobie możemy wcześniej użyć. Mata, właśnie żeby zwiększyć prawdopodobieństwo wyciągnięcia tych dobrych kart z góry. Reinhardt, staramy się go im wcześniej użyć, tym lepiej. Bo wiadomo, wzmacnia każdą rzuconą jednostkę na słoje 1. Więc to jest bardzo przydatna umiejętność, żeby tą inspirację tutaj pozyskać. No, Donimir, no to wiadomo, na tył grany pod wysoko ten, to jest takie tutaj nierozłączne zagranie. Donimir, Wysogota, aczkolwiek w potworach, tak jak mówiłem, trzeba uważać, bo może się tam pojawić jakaś Manticora i nam go zabić. Także przeciwko potworom możemy najpierw coś słabszego wrzucić jeszcze, żeby się w ten sposób zabezpieczyć, nie? No, Ansei. Dalej Ansei jest dobra jednostka przeciwko obrońcom, w razie gdybyśmy nie mieli Wołcha. Warto tam troszkę ładuneczków na Wysogocie odłożyć, tam na Nenekę i go ciut wzmocnić. Jest też opcja, żeby go użyć w pierwszej rundzie, o ile zaczynamy i mamy na stole naszą myśl techniczną. Ponieważ wzmocni o 4 i da tarczę, no to tak naprawdę Ansei z 8 punktami i starczą, no to już jest potęga. Baron. Zazwyczaj jest właśnie to taki tutaj last save, ten Baron. Właśnie dlatego, że reset ma. A im bardziej się jednostka jakaś zbuffuje, no to tym bardziej później będzie to boleć przeciwnika, że straciło tyle i tyle punktów, tak jak tutaj widzieliście w rundzie tej, znaczy w tej drugiej rozgrywce, w rundzie trzeciej, ten Smokowów. Był bardzo dużo punktów, a Baron mu to odebrał. No i dekrecik pod to, żeby cokolwiek tu wyciągnąć. To na tyle, myślę, że talia się spodobała, zachęcam do stawienia łapek w górę, subików, żeby być na bieżąco z filmami na kanale. No i póki co ja się żegnam, do zobaczenia w następnym filmie, bądź na streamie na Twitchu. Także hejka, na razie wszystkim.